Cześć, tu Marika. Cześć, tu Bastek. Witajcie w Jak mi dobrze w showbiznesie. No właśnie, witajcie w Jak mi dobrze w showbiznesie, a naszym gościem jest Antek Smykiewicz. Dzień dobry, nie dzień dobry. Nie będę tutaj więcej przedstawiał, bo i tak wszyscy cię znają, ale z głosu chyba najbardziej. No chyba tak. A jeśli chodzi o Jak mi dobrze w showbiznesie, patrzę, to jest nazwa audycji. Czy mi dobrze w showbiznesie nazwał? To jest ciekawe. Dobrze ci w showbiznesie? To zależy przez co nazywamy showbiznesem właściwie. Która strona całej tej wielkiej platformy, jaką jest showbiznes, o którą część chodzi, tak? No bo wiadomo, że jedne są ciekawe, drugie są mniej ciekawe. No, jedna tak część... Tak w życiu. Dokładnie, ale to show business to właśnie nie życie, to raczej iluzja życia, tak mi się wydaje. I to, co pokazuje show business, to zazwyczaj jest kłamstwo. A to, jakie jest życie, no to jest zazwyczaj prawda. Czy Antek Smykiewicz kłamie? No każdy trochę kłamie, jeśli chodzi o scenę i o swój anturaż. Ale to raczej u mnie wynika z tego, że nie chcę całej swojej prywatności pokazywać ludziom, bo to nie ich sprawa. Każdy człowiek powinien mieć swoje sakrum i profanum i staram się te dwie rzeczy rozdzielać. A jeżeli chodzi o bycie, bycie lub nie bycie w showbiznesie, bo to nazywam, że są jakby dwie części showbiznesu. Jedna część to jest taka właśnie, taka na pokaz, czyli właśnie pozowanie do zdjęć, udzielanie wywiadów i tak dalej, a druga to jest ta zawodowa część, w której pojawiamy się na przykład z jakiegoś powodu, czy na przykład za sprawą programu na przykład, czy jakiegoś filmu, który zrobił jakiś duży... Koncert. Tak, koncert albo to, co powiedziałaś, że jedna część to są te ścianki i tak dalej, te zdjęcia i takie tam rzeczy, a druga to praca. Promocji. I właśnie to jest u mnie tak, że ścianki to jest moja praca, czyli w momencie, kiedy pojawiam się na jakiejś imprezie zazwyczaj branżowej, to jest część mojej pracy. Nie idziemy tam tylko i wyłącznie towarzysko, żeby się spotkać ze znajomymi, bo tak spotykam się w domu, jak robię sobie grilla i wszyscy jesteśmy w dresach i mamy to generalnie gdzieś, jak wyglądamy. I rozlewamy wino. Tak, i rozlewamy wino, bo można, prawda? Nawet Bastek coś o tym wie. Tak. Tak jak powiedziałem, to sakrum i profanum, więc ta część profanum to jest wszystko to, co widać, tak bym powiedział, a to, czego nie, to jest to właściwe sakrum. No tak, ale jak pojawiasz się, bo masz koncert, a pojawiasz się, bo jest premiera jakaś i cię zaprosili i jesteś na tej ściance, to jak to rozdzielisz? No tak, kiedy jestem na koncercie, jestem u siebie w pracy i ale wtedy... też to jest też twoje życie, jakby twoja pasja. Znaczy, ja bardzo chętnie chodzę na premiery, dlatego że lubię film albo teatr, więc z wielką chęcią zawsze oglądam. I słuchajcie, jeśli chodzi o kwestię koncertową, no to jest zupełnie inaczej, bo tam jestem w pracy, więc traktuję to mega poważnie. Oczywiście bawi mnie to, lubię się tym bawić z racji tego, że kocham swoją robotę, śpiewanie i pisanie, komponowanie, ale wiadomo, że potem po zejściu ze sceny też zawsze jest ten czas dla fanów, dla ludzi, którzy przyszli na koncert dlatego, że ja tam jestem, którzy chcą zrobić zdjęcie i to nie zawsze jest wygodne i w porządku, bo czasami pada, czasami jest tak czy siak, ale staram się zawsze być do końca, nie omijać tych ludzi, bo jednak oni przyszli, zapłacili za bilet, przyjechali z daleka specjalnie na ten koncert i nie mogę sobie powiedzieć, o Jezu, no nie chce mi się, bo byłem 2 godziny na scenie. Niejednokrotnie oni byli 4 godziny w drodze, więc czemu mam ich po prostu olać? Więc wiadomo, że to jest ta część, którą nazywamy pracą, ale też z drugiej strony no ja ramię to opór, bo z drugiej strony jestem w miejscu, o którym marzyłem całe życie, jestem na scenie, śpiewam i to jest dla mnie takie, to jest nagroda gdzieś za cały poniesiony trud, dlatego potem jeszcze chwilę można popracować. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o te kwestie takie, że idę sobie na premierę, wychodzę gdzieś na ściankę, no czasem mam tak, że żona mnie wypycha, no idź już, no idź, stan na tej ściance, mówię, weź just, tak, uda, nie będzie tam wpychał. To jest dla mnie takie próżne gdzieś z jednej strony. No bo to jednak... No show biznes jest trochę próżny, więc... Tak, ale niektórzy kochają stać w świetle Jupiterów, tak? A inni robią to po prostu dlatego, że to jest też praca i tego wymaga jakby
to zajmowane stanowisko w show biznesie, żeby czasem pokazać swoim followersom, fanom, że gdzieś byłem, że coś zobaczyłem, że też znam tych wszystkich ludzi gdzieś tam. Bo jak mam także, jak ciężko mi się chwalić, jak nie mam nic do powiedzenia, to nie mówię przeważnie, a wielu ludzi ma na odwrót. A to nie jest tak, i to obserwuję w show biznesie. Mi się tak zawsze wydawało, że aktorzy na przykład mają dużo łatwiej na tych ściankach stawać przed tymi kamerami i fotografami, a piosenkarze jednak to jest już troszeczkę inny zawód. Jednak nie grasz przed kamerą cały czas, tylko śpiewasz dla ludzi. Prawda. I tak samo jest z modelami i modelkami, że dokładnie. Też łatwiej stają, bo wiedzą, co robią. Dokładnie wiedzą, który profil wygląda lepiej, jaka mina jest to numer. Więc nie czujesz, że to robisz tak troszeczkę prywatnie już potem? Właśnie czuję się tak trochę... Nie na tym swoim miejscu, kiedy jestem na ściance. Nie potrafię tam pozować i wiecie, i pławić się w swojej... Może mikrofon. Pławić się w swojej zajebistości, jak to mówią. Ale tak po prostu nie mam. Natomiast kiedy to jest konieczne, oczywiście na tej ściance jestem, kiedy to jest jakaś wielka gala, czy Sylwester, czy premiera, to po prostu... Na pewno nie zobaczysz mnie stojącego w kolejce do tej ścianki, żebym się tam wepchnął. Jak już tam nie ma dawno kolejki i ktoś mnie pociągnie za rękę, wchodź, chociaż tam takie rzeczy nie było, jeszcze cię nie było, to zazwyczaj tam po prostu się znajduję. Wiem, że to jest gdzieś tam złe, bo niektórzy to wpierniczają się przez okno do show biznesu. No ale ja tak albo nie potrafię. Tak, albo przez komin, a tak Święty Mikołaj rozpoczął karierę. Dokładnie. tak mówią, ale tylko ci złośliwi, bo inni, że rozdawał prezenty ubogim. Mam nadzieję, że będę tym drugim. Każda legenda ma ziarnko prawdy. Tak, dokładnie. Słuchaj, ile lat temu został opublikowany twój największy hit Pomimo Burz? Pomimo Burz pojawiło się w połowie roku 2015 jako singiel. Potem w roku 2016 ukazała się płyta, nasz film. I też on pojawił się w maju. Nie, w maju nie pojawił się album. Pomimo Burz pojawiło się w sierpniu dopiero tego roku. Ja pamiętam, jak też wyświetlił mi się na YouTubie ten kawałek. No bo ludzie, którzy nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, to tylko w ten sposób mogą się dowiedzieć, kto jest teraz na topie. Z tych różnych serwisów streamingowych, owszem. Tak, tak, tak. No i właśnie mi się wyświetlił ten kawałek, później tam sobie pooglądałam trochę rzeczy na twój temat i tak zwróciłam uwagę na to, że większość twoich fanek w tamtym czasie to jednak były te dziewczyny poniżej 18 roku życia. Miałaś właśnie takie wrażenie? Właśnie nie. Wiesz nie? co? I zawsze to sprawdzaliśmy. Ponieważ kiedy prowadzisz Instagrama czy inne takie socialowe rzeczy, no to masz średnią wieku ludzi, którzy po prostu cię oglądają. Akurat osoby, które są poniżej 18 roku życia u mnie w tym momencie to jest jakieś 13%. Wszystkie inne osoby, które oglądają, to jest przedział między 24-38. To jest mniej więcej taki standardowy u mnie. Ta największa grupa, której jest aż chyba 58% osób. Więc gdzieś tam fajnie, bo to jest świadomy słuchacz. A na początku na koncertach nie widziałeś. Ale na koncertach tak jest zawsze. To nie jest na zasadzie takiej, że ty jesteś artystą takim czy innym. Pojedź na koncert Kwiatkowskiego, to zobaczysz, co się dzieje. No ale to wiadomo. Wiesz, Dawid po prostu zawsze przyciągał takie bardzo młode osoby. Potem one rosły razem z nim, te fanki. Teraz są już dorosłymi kobietami, po prostu studentkami. Ale przychodzą nowe młode. Tak, ale chyba przychodzą też nowe młode. No, nie, teraz nowe młode słuchają innej muzyki, bo właśnie o tym też chciałam porozmawiać. Tak, że... oczywiście, no teraz to wszystko się pozmieniało. Wiadomo, że sporo młodych po prostu dzieciaków przyjeżdża na koncerty, bo chcą spędzić czas. Jak to jest, jak grasz koncert i takie siksy 15-letnie, wiesz, wzdychają do ciebie. I się zdziwiła, jak siksa 15-letnia w tych czasach potrafi wyglądać, naprawdę. To fakt. Wiesz, jak byliśmy dzieci, ty jesteś fotografem, ja, to tak, widziałeś nie jedno po prostu. Ja czasami fakt. To jest tak, jedno jest w dobrym okresie. Tak, nie, no, bo tak. On widział więcej ode mnie, bo to jest fotograf z boczuszek. Słuchaj. Na początku udaje, że jest profesjonalny, a później już widzimy w oczach, że... Gacie. Słuchaj, w końcu siedzimy u Michaliny Wisłockiej na fotelu, więc nie może być tak grzecznie. No. Dokładnie tak. Bardzo dobrze. Co ci mogę powiedzieć w tej kwestii? No oczywiście, no...
to jest zawsze dla mnie miłe, że ludzie, że jestem na koncercie i ludzie śpiewają moje piosenki, czy po prostu dają się porwać, bo jednak uwielbiam ten moment, kiedy jesteś na scenie, wytwarza się taka nić porozumienia od razu między tobą a publicznością i wszyscy jesteście jednym organizmem. I im dłużej to płynie, tym jest w ogóle ten koncert fajniejszy zawsze. Staram się zawsze tych ludzi troszeczkę gdzieś tam... A nie dostałeś żadnymi majtkami nigdy na koncercie? Dostałem wielokrotnie bielizną na koncercie. Dostałeś? Tak, ale głównie w telewizji. Tak, to nawet można zaobserwować przy pierwszym Voice of Poland, jak staniki latają po całym tym. Ale byłem mile zaskoczony, no nigdy... Dobrze, zabrałeś któryś stanik ze sobą do domu? Dobrze, że żadnymi fishbinami w oko nie dostajesz. A no wiesz co, o tym nie myślałem. Byłem zajęty myśleniem o stanikach. Nie, no żartuję. No, było tak, że też faktycznie zdarzyło się coś takiego i różne dziwne propozycje padały. No ale wiadomo, że to nie o to chodzi. Ludzie są freakami, niektórzy nie. I no grunt to się w tym wszystkim jakoś znaleźć. No, to, że jacyś tam jesteśmy, to nie znaczy, że świat będzie taki sam. No. Gdzieś tam jak zachować można swój charakter i dalej się bawić. Jak zrobić, żeby... znowu zrobić taki hit, jak zrobiłeś. Wiesz co, to ponad 50 milionów wyświetleń. Cała Polska cię ogląda. Tak, super. Cała Polska czyta dzieciom. Ale jak to jest? No słuchaj, no trzeba... Bo teraz już takich zasięgów nie ma i zastanawialiśmy się... Są, jest wielu artystów, którzy mają takie zasięgi. U mnie nie, wiesz, wiadomo, że... I co zrobić, żeby znowu był pomimo, że był wydany też pod dużym brandem, bo wtedy wydawałem w Universal Music, a managementem zajmował się Magic Records, więc to są takie... Giganty. Jedne z największych majorsów w Polsce i oni działają tak, że po prostu numer wydany przez nich przeważnie trafia wszędzie. Teraz, pomimo, że zrobiłem lepsze piosenki, uważam, że były fajniejsze numery, na przykład jak na One, które mi się dużo bardziej podobają, a jednak nie były hitami. A dlaczego? Dlatego, że nie trafiły do ludzi, nie były nigdy gdzieś tam wypuszczone. Trzeci singiel, który wydałem, jak sen, jest rozgrywany w stacjach radiowych w tym roku dopiero. Czyli minęło 5 lat. To jest dopiero jaja. To są jaja, że no ale... przez 5 lat radiowcy nie trafili na tą piosenkę, a teraz nagle RMF-ka zaczynają włączać, czy SK, i się numer podoba. Czyli może zrobiłem numer, który 5 lat temu nie pasował, a teraz zaczyna pasować idealnie, bo wchodzi w tą narrację, która pasuje w tym momencie w stacjach radiowych. No ale jak to jest, że kiedyś tak naprawdę te największe zespoły robiły utwory i do dzisiaj są jakby na topie, do dzisiaj są legendami. A teraz trudno zrobić takie... To nie jest tak. To jak to jest? Musisz pamiętać też o kwestii skali. Kiedyś nie było internetu, teraz mamy internet. Kiedyś nie było płyt, były kasety. No właśnie, czyli było zupełnie... trudniej. Kiedyś zdobyć, nie. Kiedyś było łatwiej zaistnieć, bo nie było takiej konkurencji. Teraz masz teraz stacje radiowe w przeciągu jednego miesiąca dostają kilka tysięcy piosenek, które muszą przesortować i zastanowić się, puścić na badania, tylko te, które gdzieś tam pójdą dalej. I z tych piosenek wybierane jest 80, które będą dla ciebie gdzieś tam grane. Zobacz, że ciężko jest w ogóle się wcisnąć. Na przykład taki RMF gra głównie piosenki z lat 80. No bo dalej Rolling Stonesi, Queen, Beatlesi są na topie. Nie, to nie jest na topie. To nie jest na topie. Po pierwsze, tantiemy są tańsze. Za takiego artystę. Po drugie, odbiorcy też są inni trochę. To, wiesz. Radio ma za zadanie sprzedać reklamy. Jeżeli ty przełączysz w trakcie reklamy, to jest strata dla radia. A radio musi mieć też tak ułożoną playlistę, żeby nie była ani za fajna, ani nie była za słaba. Więc są różne rotacje i częstotliwość puszczania piosenek. Jeżeli chciałbyś, że posłuchasz RMF FM, to się nagle okaże, że to jest tapeta. Że to są piosenki, które znasz na pamięć niemalże, jedna po drugiej. Co jakiś czas jest jakaś nowość, ale nie na tyle nowa, żeby się nigdy nie słyszał. Mhm. Już musiałeś ją gdzieś słyszeć. Ona gdzieś była na badaniach, ona gdzieś była w podstacji, ona była w innych stacjach, dopiero oni to potem włączyli. Tak jak pomimo burz było wysłane do stacji radiowych, to wszyscy mówili, że nikt tego gówna nie będzie grał. Bo to nie jest w takim klimacie. A grali wszędzie i był najczęściej puszczoną piosenką w ogóle w całej Polsce do grudnia. Przez 3 miesiące na pierwszym miejscu na w ogóle całym Airplayu, gdzie dostać się do pierwszej dziesiątki było ciężko wtedy. Pamiętam, bo to jest Airplay, to jest 100 najczęściej puszczanych piosenek w ogóle w kraju, gdzie trafiają zagraniczne i polskie piosenki. I wiadomo, że jeżeli chodzi o, zapytaliście o sukces. Duży Majors ma pod sobą nie tylko i wyłącznie polskich artystów, ale ma też artystów zagranicznych. I w momencie, kiedy stacja radiowa chce zaprosić
zaprosić zagranicznego artystę, który jest na przykład na koncercie w Polsce, a ten artysta jest pod jakąś wytwórnią. Wiadomo, że pod Warnerem, pod Sony. Taki Ed Sheeran. Taki Ed Sheeran. I ja mówię, dobra, to Ed wpadnie do was na wywiad. Za friko. Ale mamy trzech artystów, których musimy włączyć w tym miesiącu. Mhm. Okej. Okay. Wiesz, czasami dzwonię do radia i mówię, że mam fajną piosenkę, a koleś mówi mi, że to jest ryzyko rzędu miliona złotych, żeby ją włączył. Jezu. Fajnie dowiedzieć się takich kulisów. To nie są proste rzeczy, wiesz. Ciężko się wbić w dużego majorsa, bo jasne, że milion złotych na przykład dla zwykłego artysty w Polsce jest, to jest dużo kasy. Ale nie dla wytwórni. No tak. No. Wiesz, ja nie mówię, że tutaj każdy bierze łopówki i tak dalej, ale kurde, naprawdę dobre piosenki idą do radia i to nie mówię tylko o sobie, tylko o wielu moich kumplach, kolegach z branży, koleżankach, którzy po prostu no, nie dostają szansy na radio, bo nigdy to nawet do radia nie trafia. Jeżeli ja na przykład robię płytę świąteczną, dzwonię do stacji i mówię, że mam świetną piosenkę świąteczną, idealnie pasuje, kurde, w ogóle w cały anturaż świąt, jest genialna, bardzo się spodobało, świetny klip i tak dalej. No super, ale my podjęliśmy taką decyzję, że będziemy puszczać piosenki, tylko które już wyszły do tej pory. Mhm. No i dupa, no i nie przebije się przez ten gruz cały, no i wiesz, i trzeba bardzo walczyć, bardzo, bardzo dużo prosić, mieć dużo znajomości. Jeżeli chodzi o taki sukces, to wiadomo, duży major, dużo szczęścia i dobra piosenka, tak? Jeżeli piosenka jest taka, z którą się ludzie mogą utożsamić, gdzieś tam łapią, wiecie, dobrze, wspomnienia na ten też numer, tak? To musi być chwietliwy refren. Zawsze myślę sobie, to że się taki, nazywa, który zostanie ci w głowie. To się nazywa szlagwort. To u nas, jeśli chodzi o... Co to znaczy? Szlagwort to jest taki element piosenki, który ludzie będą powtarzać po tobie. Którzy będą z tobą śpiewać. Na przykład Pomimo burz to jest... I jeszcze miejsca trochę mam. I wszyscy na wybuchy słowa struchy. Chociaż ludzie śpiewają na wygłupy na koncertach, czy jakoś tak. Wiesz. No bo też się rymuje. Tak. I przekręcone o tą piosenkę słyszałem 1000 razy. Ale. Będę się o ciebie bił. Tak, będę się o ciebie bił, to jest w ogóle ulubiony moment. To jest takie polskie, no. I, bo chłopaki to rozumieją opacznie i idą od razu do jakąś zęby. Czy coś w tym stylu. Ale wielu ludzi gdzieś tam dzwoniło do mnie i mówiło: słuchaj, to jest piosenka, która na przykład uratowała mój związek, albo no z żoną mieliśmy tak ciężko pod górkę, kurde, albo ona tam była słabego zdrowia czy coś i wiele osób gdzieś tam po prostu przez ten numer się uratowało, ale miałem też zabawną historię. Kiedyś do mnie zadzwonił ktoś, powiedział, że chciałby, żebym zaśpiewał na zaręczynach tą piosenkę. No ja nie robię takich rzeczy, więc mówię do agenta, mówię, powiedz mu strasznie dużo pieniędzy za to. On się zgodził. No i pojechaliśmy. No mówię, no głupi by nie pojechał w takiej sytuacji. No i no oczywiście. To gdzieś na ulicy było gdzieś? Nie, no po, w knajpie. Nie było w knajpie. Pojechałem do osoby A, z nią do osoby B. Z gitarą miałem zaśpiewać tylko Pomimo burz. No bo tak opowiedział mi pięknie tą historię. Hit. Kurde, no dobra, jeszcze wzruszył po drodze ten człowiek. American Dream. Nie przyjęła. No, w każdym razie. Nie przyjęła zaręczyn? Nie przyjęła. Oczywiście była zajarana, że mnie widzi, bo kocha piosenkę i tak dalej, ale potem wyszły jeszcze inne rzeczy. No, nie przyjęła tych zaręczyn. Ale kasę zapłacił. Tak, musiał z góry zapłacić. Ale jaja totalne. Aż mi było szkoda. No. I co zrobiłeś? Co? Co zrobiliście? No co, zagra? Ja zrobiłem swoje. Pojechałem do domu. Życzyłem powodzenia. O ja. No co miałem zrobić? Nie, no. Także są czasami jakieś śmieszne sytuacje. Mogłeś zagrać jeszcze coś, Zagrałem kilka numerów, wiesz, ale co zrobić, kiedy wszystko zostało powiedziane? No nie, pan nie wpadł na pomysł, że skoro pani się z nim rozstała, to z jakiegoś powodu. Aha. No, a on potem wpadł na pomysł dramatycznych zaręczyn, a tutaj dupa, proszę państwa. Tak bywa. No i tak bywa, słuchajcie. No, ale podobało się im obojgu, także myślę, że zrobiłem swoje. No właśnie, bo my tu gadu, a my tutaj mamy też drugą część naszych podcastów. O kurczę. Tą seksualną. Co? Dobra, wchodzę, przepraszam, słucham. Tak, słowo wchodzę to też jest takie na miejscu. Tak, wchodzę okay. W to. Uwaga, wchodzę. To znaczy, może nie od razu seksualną, ale mnie interesuje trochę z życia twojego prywatnego. Aha. Jesteś, pochodzisz z rodziny wielodzietnej. Tak, ale to nie jest moja zasługa, to akurat nie. To nie jest. To twoi rodzice się dobrze spisali. Przed tobą wszystko jeszcze. Tak, ale... tak, ja mam 35 lat w tym roku, przypominam. Ja jestem ciekawa, jak to musisz ich zapytać, wiesz, jak to. Nie, jak tobie się żyło w domu,
z taką ilością rodzeństwa i bo nie wiem, czy na przykład... Jak to ogarnialiście? Nie, to jak rodzice ogarniali w ogóle, no pewnie wy też pomagaliście dużo, ale chodzi mi głównie o to, jak rozwija się seksualność, prywatność i taka indywidualność w takim domu, gdzie jest dużo dzieciaków, gdzie na pewno nie każdy ma swój pokój. Zakładam, że 9 pokoi dla was nie było, nie? Tylko gdzieś tam wszyscy razem. Tylko 43. Tak? Tak. Przez tak. Akurat mamy kamienicę na Sadybie i moi rodzice zapewnili nam takie warunki, żebyśmy mieli pokoje wszyscy. Naprawdę? Każdy z osobna, tak. Mówisz poważnie? Ja tak. Miałem No i cały twój plan... Nie, ale to jest niesamowicie ciekawe. Znaczy, 43 pomieszczenia są w domu, tak? Łącznie z piwnicami, kuchnią i salonem i tak dalej. Akurat z pokojami było tak, że na początku faktycznie, póki tata nie rozbudował domu, mieszkaliśmy w dwóch pokojach wszyscy razem, jako jeszcze dzieciaczki, więc... A jaka różnica wieku między wami jest? To zależy, wiesz, bo mój najmłodszy brat ma 23 lata w tym roku. A ty jesteś najstarszy? Nie, jestem piąty. Oh yes. Ja mam jeszcze piątkę starszego rodzeństwa i moja najstarsza siostra już jest po 40. Czyli sporo. Między najmłodszym a najstarszą osobą? 20 parę lat mniej więcej tak wyjdzie. Nie pamiętam, teraz musiałem sobie przypomnieć, jaka ma dokładnie. Musiałem policzyć sobie, pododawać do góry, bo mam tak, że... Tak dużo, że już nie, ja sobie to robię tak, że mam siostrę starszą o 3 lata, potem mam brata, który jest starszy o 5. Od niego starsza jest Agnieszka o 2, kolejna siostra. Nie, i Kasia jest starsza o 2 lata od Agnieszki. Czyli trzeba było potem pododawać, no nie pamiętam teraz. A od siebie mam młodszego brata o rok, potem siostrę o 3, potem brata o 5, potem Klarę i Pawła, czyli tam jest 3 i 2. Ja szacunek dla rodziców, naprawdę. Szacunek, pamiętajmy, że to nie były czasy 500+ i wsparcia jakiegoś tam w takich rodzinach wielodzietnych, raczej to było ciężki kawałek chleba. Ale wtedy jeszcze oni... rodziny były takie zżyte ze sobą, ciotki, wiesz, gdzieś tam przychodziły, zabierały, akurat rodzina mojej mamy, czy rodzeństwo mojego taty, to no to taki przestrzelony temat, no nie, wiecie, dobrze się wychodziło na zdjęciach po prostu, a wiadomo, że kiedy komuś jest trochę lepiej, ktoś ma większą chatę i tak dalej, to jest zazdrość ciężko dziwna, taka międzyludzka, nie wiem czemu, ale często to się... To my Polacy tak mamy. Może nie my, ale Polacy tak mają tak, często. Tak, Polacy, tak, my nie my. No wątpię, nie widać tego po tobie, żebyś ty było coś zazdrosny, nigdy nie powiedział, ani po tobie też nie widzę, żeby były jakieś tam zaczepki w tym kierunku, ale powiem wam, że często, bo babcia pomagała, pamiętam, że jak byliśmy jeszcze dzieciakami, to do drugiej, trzeciej klasy podstawówki jeździłem do babci na Bracką, właśnie babcia mieszkała przy ulicy Brackiej 3 i tam jeździłem i uczyłem się, odrobiłem lekcje z babcią, no babcia potem odeszła od nas, kiedy byłem w trzeciej klasie. Klasy, szkoły podstawowej. No i to się trochę wszystko tam pogmatwało, było trochę ciężej z tym tematem. Oczywiście tam jedna z sióstr mamy tam pomagała mojemu młodszemu rodzeństwu w jakiejś nauce i tak dalej. No, bo akurat była bezdzietna, więc zawsze tam coś robiła. I teraz widzę, jak my jako rodzeństwo pomagamy sobie nawzajem, opiekując się dzieciakami, bo moje rodzeństwo całe już ma dzieci, prawie całe, poza mną i najmłodszym bratem, wszyscy mają już dzieciaki, przynajmniej w drodze. Wyobraź sobie święta Bożego Narodzenia. A i to jest właśnie kolejny farmazon, to jest farmazon, bo też pamiętajcie, że z jednej strony jest okej, no wiadomo, jest super wielki stół, ale ten stół się trafia raz na 3 lata, bo wszyscy mają rodziny po obu stronach, więc... Tak, jeszcze to... A jakby to wszystko zebrać? Tak, ale zdarzały się takie wigilie, że się wszyscy zjechaliśmy. Właśnie to było tak u mojej babci, świętej pamięci, bo moja babcia miała też 10 dzieci, tylko moja mama też miała taki plan, żeby mieć 10 dzieci, zwłaszcza, że były warunki. Zawsze, kiedy wigilia się kończyła u nas, jechaliśmy potem na wigilię do babci, gdzie się zjeżdżały wszystkie rodziny ze swoimi dziećmi. Czyli mama ze swoją 10 przyjeżdżała do 9 swojego rodzeństwa, z którego jedni mieli 3, 2, 4, 5. Kto gotował? Catering czy jednak ktoś gotował? Tak, powiedz mi w latach 90 słowo catering, by ci zapytali, czy ci nie pojebało. Przepraszam. Wiesz, to było lata 90 catering. Można gotować dla 70 osób. Ale u nas to było normalne. Były gospodynie. Ale to było tak, że każdy do babci przywoził jakąś potrawę, którą my robiliśmy sałatkę jarzynową na przykład. Babcia robiła zawsze
zawsze rosą i piekło w oczach. Ale się śmiejecie, sałatki tej jarzynowej chało 10 kilo tam na przykład. Nie? Na tym, weź to pokrój, kurde, i tak dalej. Wiecie, i to była sytuacja wigilijna. Tak, i każdy dostał jakiś mikroprezencik, jakiś taki nieduży z dzieciaków. Wiadomo, że dorośli nie, no bo przy takiej ilości, no to ciężko to opierdzić. Losowanie można zawsze robić, ale wiesz... Tak, teraz robimy coś takiego z moim rodzeństwem, że losujemy siebie nawzajem, żeby ktoś mógł sprezentować jednej osobie jakiś konkretny prezent zamiast każdemu po pierduce. Mhm. No i wychodzi, no. Tak jakby, gdyby. No jak to jest, jeszcze pytaliście, w takiej dużej rodzinie, jeśli chodzi o strefę seksualną, tak? Taką prywatną, no bo... No, znaczy, no, jak już... Ja miałem jakoś tak, że w podstawówce nie byłem jakimś takim zbyt... Z racji tego, że byłem z tej rodziny wielodzietnej, dostawałem mocno w kosie od rówieśników, bo wtedy w tamtych czasach rodziny wielodzietne były odbierane od razu jako patologia, tak? Ochlają pewnie, albo tak. Ćpają to raczej nie w tamtych czasach. Tak. Tylko dzieci robią. Tak, tylko dzieci robią. A to nie było tak, bo mój tata nigdy nie pił, ani moja mama, i po prostu mieli taki plan na życie, to sobie taki zrobili. No, każdy ma swój dziki zachód. No, ale dzieciaki dawały nam w kość w podstawówce właśnie, no, z racji tego, więc tam nie miałem kolegów, koleżanek długo jako dziecko, ale to gdzieś tam wykreowało moją wrażliwość. Tak, bo duże rzeczy, było wiele rzeczy, które musiałem przeżyć sam i sobie sam poukładać. Ale przede wszystkim w domu nie byłeś sam. Miałeś w domu nie byłem sam, ale też miałem duży rozstrzał. No, rok młodszy od mnie był Łukasz, ale Tadek był starszy już 5 lat, mój brat. No tak, tak. Zawsze starałem się go gonić i mu jakby zaimponować, a z drugiej strony on był mało zainteresowany 5 lat młodszym dzieciakiem, no bo on już był dorosły, on już myślał o dziewczynach, a ja jeszcze się bawiłem zabawkami. To jest na tej zasadzie, wiesz. No, jest zupełnie, teraz jesteśmy na bardzo podobnych jakby... Bo w pewnym momencie to się wyrównuje. Tak, to się wyrównuje, kiedy stajemy się dorośli, każdy idzie na swoje i po prostu działa. Jeżeli chodzi o strefę seksualną, to w ogóle w latach 90. to nie było zbyt łatwe. No, moi drodzy, nie było internetu. No nie było internetu, ale właśnie nie. Dlatego się zastanawiam, skąd się dowiadywało się o seksie. W takiej wielodzietnej rodzinie myślę sobie, że może od rodzeństwa Playboy starszego. Playboy był, pamiętam. Parę razy udało nam się z kolegami kupić. Dla taty. Dla taty. Kurde. Pani da dla taty. Te oczy sprzedawczyni w tym kratkę, w tym fartuszku patrz. Dla taty. A ja chciałem zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. No ale miałeś tyle sióstr w domu. Ale wiesz co, u nas jakoś tak nigdy nie było, że ja nigdy nie widziałem żadnej swojej siostry nago, jakoś nie cierpię. Nie kąpaliście się razem nigdy? Wiesz co, nie, no, jako dzieciaki kąpaliśmy się raczej tak, no tak jak powiedziałem ci, ja miałem brata rok młodszego, a w jednej wannie to ile dzieci zmieścisz? No dwójkę. No, więc... Nie zależy, jaka wanna. Nie, no to wiesz, wtedy ten, no teraz u mnie w obecnej to by się ze 4 osoby zmieściły, nie? ale wtedy było jak było. Nie widziałem, u nas jakoś nie było jakiejś takiej epatowania na gościa w domu, bo nie było takiej potrzeby, no. Poza tym to był dom, to nie było mieszkanie, więc dom to trzeba też nagrzać, więc tam raczej wszyscy chodziliśmy normalnie ubrani jak na co dzień, a nie w gaciach, nie? Bo byłoby za zimno po prostu. Okay. Stara kamienica sprzed teraz. Nawet w lecie tam bywa zimno w takiej kamienicy. Tak, takie ściany mają 70 cm grubości i tam po prostu zawsze jest taka sama temperatura, czy to jest zima, czy lato. No czasami jest zimnie zimą po prostu. No to jak się dowiadywałeś o tej seksualności? O seksie? Jak to wszystko tam... To za Playboy. No, nie wiem, raczej to było na zasadzie przez przypadek, tak? A no jakie przypadki takie? No nie wiem, no, że na przykład wracałem do domu i leżała gazeta na trawie jakaś, nie? Mówię, o kurde, co to jest? No? Mówię, Boże drogi, nie? Nie wiedziałem, nie wiedziałem, powiem wam. Nie, no bo wtedy, tak, w tamtych czasach to co miało leżeć? Gazeta? Nie, no w każdym razie seksualność gdzieś tam po drodze, no w ramach jak... Wiadomo, że jesteś małolatem, to się gada o tym w swoim gronie, nie? Wiesz, od tam... starszych. Tak, znaczy nie, głównie dzieciaki gadają, nie? Wiesz, tam chłopaki się przechwalają, że już widzieli piersi, albo że stary ma coś na półce, i wiesz, to jest normalne gdzieś tam. To w latach 90 tak było, że jednego kolegi tata miał kolekcję jakichś tam filmów porno, to po prostu szliśmy w pięciu oglądać, nie? Siedzieliśmy i wszyscy oglądali, kurde, wiesz. Co to jest? Co to jest? No i najgorzej było, że kurde, tylko można było oglądać, bo to z kolegami dalej robić, no, tylko A powiedz mi, bo zawsze się zastanawiałam, jak to jest z chłopakami. Ja na przykład z koleżankami jak rozmawiałam i wiem, że jeżeli na przykład wcześniej rodzic gdzieś tam nie wspomniał o czymś takim jak miesiączka, no to dziewczyny przeżywały traumatyczne, wiesz, przeżycia, nie wiedząc o tym, że może się pojawić krew między nogami. To było wręcz... Ale to jest chyba pytanie nie do mnie, nie? Bo ja tutaj mówię o dziewczynach. No ale z drugiej strony też są chłopcy, którzy przeżywają na przykład
pierwszy wytrysk nieświadomy lub bardziej świadomy, ale jeszcze nie wiedzą, że jest coś takiego jak masturbacja. Znaczy, no nie, wiesz. Ale pamiętam, że z bratem miałem taką komitywę, że jak wszyscy poszli spać, to się czasem wrzucało na Polsacie, było w nocy ten... Były takie programy erotyczne. Były. W nocy. I też podglądałam i ten, je. I wiesz, jednym okiem... Jesteśmy ten sam rocznik. Tak, i siadaliśmy z Łukaszem, mówię, ty, kurna, ty. Ja to tak działa. Kto takie towary ogarnia? Teraz wiem, że Bastek, nie? Taka prawda. No. Słyszałeś? No. Żebym miał siatkę. Tak. No i ja widziałem twoje zdjęcia, już ci o tym mówiłem, że Boże drogi. A dzięki. A mówisz o tym, co robię. Tak. Czymże moi... A ja tam dalej nie wiem, nie opowiadałeś mi, wiesz. Nigdy nie czułeś, że coś dziwnego się z twoim ciałem dzieje i to było takie, wiesz, nie... nieprzedyskutowane, niewypowiedziane. Wiesz, oczywiście, że dopiero w liceum się dowiedziałem o niektórych rzeczach, kiedy były jakieś tam... Nagle się zaczęło wszystko składać. Nie, znaczy ja już wcześniej, wiesz, jakby dużo wcześniej doświadczyłem strefy seksualnej z kobietą, z dziewczyną, niż dowiedziałem się, że na przykład tak można zajść w ciążę albo inaczej, wiesz. To był fakt, że wtedy można tylko było... Tylko od dupy wiele, strony. Tak od dupy strony trochę. Na szczęście to nikomu krzywdy nie zrobiłem po drodze, że nie lata jakiś mały antek po świecie. Nic mi o tym nie wiadomo. Przynajmniej. Jeszcze. Jak już będę, jak już stanę się obrzydliwie bogaty, to wtedy się znajdzie. Nie? A na razie jeszcze muszę poczekać. Słuchaj, pomimo burz, ale słuchaj, będę kochał, tak, na pewno będę kochał. Jeżeli jest taki, to zapraszam. Albo taka. Słuchajcie, jakby dowiedziałem się niektórych rzeczy później, aczkolwiek gdzieś tej, to było takie trochę partyzanckie w tamtych czasach, że nie wiedziało się tego po prostu, bo był do tego łatwy dostęp. No teraz jest taki dostęp, że wpisujesz seks w wyszukiwarkę i wyskakuje ci milion rzeczy, no jakbym był wtedy, gdybyśmy żyli w tych czasach, tak? Gdybyśmy w tych czasach. Natomiast wtedy to było takie raczej profanum, tak? Sakrum, przepraszam. Tam to była taka tajemnica, jakaś taka poliszynela, wszyscy o tym coś wiedzieli, tylko nie mówili, tak? Na takiej zasadzie. No. Ale wśród chłopaków, no wiadomo, że w gimnazjum czy liceum to zawsze były jakieś gadki, kurde. No w dziewczynach, no normalna sytuacja. Powiedz mi, czy teraz jak już jesteś dorosłym gościem, masz żonę i pewnie za jakiś czas dziecko będzie, tak? Chciałbyś, żeby to dziecko dowiadywało się o takich rzeczach samo? Czy chciałbyś być tym, który... Czy tam, żebyście wy byli tymi, którzy... gdzieś tam wprowadzą troszeczkę wiedzy na ten temat takiej lub, stricte. Lub żeby w szkole była porządna taka edukacja. Ja bym bardzo chciał, wiecie co, kiedyś był świetny program do tego wprowadzony i myślę, że powinien być lepiej przygotowany, jeszcze trochę lepiej i wprowadzony, bo on wchodził w dobrym momencie, w momencie, kiedy zaczynały się jakieś hormony, jakieś tam właśnie rzeczy typu miesiączka u dziewczyn czy coś. I to był czas, pamiętam, czwartej lub piątej klasy, kiedy faktycznie się o tym mówiło, czym się faktycznie chłopcy od dziewczynek różnią i tak dalej. I to jest dla mnie najlepszy możliwy program. Natomiast nie znoszę i brzydzę się seksualizowaniem dzieci. Uważam, że nie powinno się w przedszkolu mówić o seksie, bo to gówno nikogo kobiet interesuje. W przedszkolu interesują nas myszki, misie i zabawki. Wiadomo, że są chłopcy i dziewczynki, ale my się tam po prostu nie musimy dowiadywać o tym, że jak ma wyglądać nasze życie w przyszłości. Moim zdaniem seksualizowanie dzieci albo uczenie... Ja jak najbardziej jestem i tolerancyjny, i rozumiem wszystko. Każdy może robić, co chce, póki to nie krzywdzi drugiego człowieka. Natomiast uważam, że jeżeli dziecku w przedszkolu przedstawia się schematy seksualne, to jest krzywda dla dziecka, bo to jest za wcześnie. Ono powinno jeszcze być tym dzieckiem do tej drugiej klasy podstawówki, trzeciej i dowiedzieć się w tej czwartej klasie, że to są hormony, co to są hormony, jak po prostu dbać o siebie, jak nie zajść w ciążę później i tak dalej. Ale wiesz, co chodzi też... Ale właśnie mój brat mi mówi, słuchaj, no bo w przedszkolu na przykład teraz prowadzili, że mamy się uczyć, że nie ma już mamy i taty, tylko jest tata i tata, mama i mama. No, ale ja uważam, że wybór swojej seksualności, do seksualności się też dojrzewa, ona dojrzewa w nas. Nie wiesz, większość moich kumpli gejów czy koleżanek lesbijek nie wiedziało tego w momencie, kiedy było w przedszkolu. Nie interesowało ich to, mieli to w dupie. Tak samo w pierwszej czy drugiej klasie podstawówki. Dopiero później się gdzieś wykształciło w nich to, że idą w którąś stronę bardziej. I wtedy uważam, że powinni uzyskać świadomość. Ale teraz...
Około 60 tysięcy dzieci w Polsce jest wychowywanych przez mamę i mamę. I bardzo dobrze. Albo tatę i tatę. I dlaczego? I te dzieci, które są w przedszkolach, one muszą wiedzieć, że to jest normalne. Że. Ale ja w przedszkolu nie miałem w ogóle informacji na temat mamy i taty. Jak to nie? No nie, były jakieś książeczki, była mama i tato. Tak, ale... Była informacja, była, wiesz, no, ale wierszyki się... pierwsze o mamie i tacie były, nie? No tak, wierszyki pierwsze o mamie i tacie były, ale to w żaden sposób nie traktowało... słuchaj, no taki najbardziej naturalny podział, który jest podstawowy, okej, okay, no zazwyczaj później ludzie dorastali do tego, że jednak są homoseksualni i tak dalej. Nie wiedzieli tego od przedszkola. Jasne, że mama i mama jest naturalne i myślę, że rodzice powinni przekazywać takie rzeczy dzieciom, a nie szkoła. Na początku, a nie podstawówka. I to jest ten problem. Ale myślę, że jeżeli jest para na tyle liberalna, że żyją właśnie w parach, gdzie są dwie mamy albo dwoje ojców, co jest zupełnie normalne w tych czasach, to ci ludzie są świadomi. Oni są na tyle świadomi, że... I powiem ci, że dużo więcej znam w 100% świadomych par homoseksualnych niż par hetero często gęsto, tak? Oni tym dzieciom powiedzą, że mogą być i homoseksualne, i heteroseksualne i to nie jest najważniejsze, tak? No ale uważam, że przedszkole seksualizowanie dzieci jest dla mnie obrzydliwe, sorry. Są takie aspekty, które w moim mniemaniu mają rację bytu. Na przykład, wiesz... Jak ja patrzę na mojego 3-letniego synka, który się bardzo interesuje swoim ptaszkiem, prawda? Ale on go po prostu, on się zastanawia, bo on odstaje, wiesz. On odstaje, no. Oczywiście, że tak. Ale no jest moment... Jest. No, jest, ale to jeszcze nie ma tam. Ale jest moment, w którym... No tak rozmawiam na przykład z ludźmi, którzy byli molestowani seksualnie w dzieciństwie. Albo oglądam wywiady. To problem polegał na tym, że oni w wieku 4-5 lat, kiedy byli molestowani seksualnie przez wujka, nie mieli pojęcia, że to jest coś... co jest moje, co mogę dotykać ja, co tylko jest bardzo intymne, jakby co wiesz, jeżeli ktoś coś mi mówi na ten temat, dotyka i coś robi, nie jest to rzeczą normalną, to są rzeczy, które trzeba poruszać. Tak, ale mówimy też o sytuacji, powiedziałaś teraz o sytuacji skrajnie patologicznej. Myślisz, że jeżeli ten chłopiec by wiedział, że jest molestowany, to ten koleś by go nie dotykał? Dalej by go dotykał, miałby to gdzieś, że on wie. Nie, ale ten dzieciak by wiedział, że to jest coś, co trzeba powiedzieć rodzicom. Tak, ale to w takim razie trzeba wykształcić w dziecku jakąś asertywność i jakieś inne, całą masę mechanizmów, które doprowadzi do tego, że ona powie mamie czy tacie. Tak, ale najpierw musi wiedzieć, że to jest nie w porządku. Problemem właśnie tych dzieciaków... Ja to wiedziałem teraz... w domu, że nie powinienem latać z gołym siusiakiem przy innych. Tak, ja też. I wiesz, to było naturalne. To było naturalne, czy miałem, kurde, no wiadomo, że jak dziecko ma 2 latka, to jeszcze tam na plaży puści cię tata bez pampersa, tak, żebyś polatał. Ale później już zakładasz slipki i bo czy tam spodenki, wiesz, jak jesteś maluszkiem i to jest normalne, tata, mama tłumaczą. Mi rodzice mówili, że nikt nie może cię dotykać. A to rodzice powinni powiedzieć, że nikt nie może cię dotykać. Ja się tu zgadzam. Ale jeżeli tego nie, wiesz, to jest po to, żeby w domach, w których rodzice... nie mówią nic, nawet nie nazywają cipkę cipką, tylko mówią tam na dole. Tak, ale bardzo, ważne rzeczy, bardzo ważne rzeczy są też takie, bo teraz pomyliliśmy dwie kwestie. Bo ty teraz mówisz o uświadamianiu dzieciom tego, że mają narządy, które powinny zakrywać przed innymi i nie dawać się tam dotykać. To jest zupełnie inna wiedza niż to, czy ktoś... Tak, no bo Ale zobacz, że w przedszkolu to było od zawsze. Były łazienki dla chłopców i dla dziewczynek. Tak, ale nikt nie komentował, jeżeli ktoś się bawił w doktora. No ale wyobrażasz sobie... No nie, no tak, nie ale wyobrażasz sobie sytuację, moją cipkę staje... jakiś chłopczyk dotykał i nikt mi na ten temat nic nie mówił. Tak, ale wyobrażasz sobie sytuację, że staje u ciebie... Nie, ja mówię w przedszkolach, nikt nie był komentowany. W pierwszej grupie. Ale wcale nie, bo... Bo mówione, że to jest złe, ale nikt nie mówił, o co chodzi. No tak, ale nagle dzieciak w przedszkolu w drugiej grupie i mówi, że on jest kurwa niebinarny i on będzie chodził z dziewczynkami do sracza. No sorry. Nie, zawsze są złe i dobre strony. Ale to też zależy od przedszkola. To można jakoś zrobić. No ale też widziałem ostatnio też takiego mema, że u nas nie facet poszedł do łazienki, bo uważał damskiej łazienki za 12-latką, bo powiedział, że jest niebinarny i że on nie będzie chodził z kobietami. Więc jego ojciec wybił jej 12 zębów. Jemu wybił 12 zębów, bo powiedział, że się czuł jako wróżka zębuszka. No okej. Okay. Wszyscy za chwilę będziemy się czuli. Słuchajcie, ja uważam, że
my jako kobiety i mężczyźni mamy prawo być homo, czy heteroseksualni, czy biseksualni, ale uważam, ale sytuacje takie jak w niebinarni, jeszcze tego nie ogarnąłem, jak dla mnie. Jeszcze nie mam trudne do tego miejsca w swojej głowie i uważam, że jeżeli ktoś się identyfikuje jako rakieta balistyczna, to jest moim zdaniem chory psychicznie. I tyle. Bo uważam, że nie urodziła się żadna rakieta balistyczna, ani ktoś, kto się identyfikuje jako rower albo pies. No nie, to są choroby, to są schorzenia moim zdaniem. Jeżeli ktoś jest bi, homo czy hetero, to okej, wszystko okej. Ale jeżeli ktoś próbuje mi wmówić, że jest żelazkiem, to mi tego nie wmówi, bo ja jednak jestem rozsądnym człowiekiem. Bo widzisz, że to nie żelazko. No nie jest żelazko. Ja rozumiem, wiesz, no bo wiesz co próbuję ci przekazać. Moim zdaniem próbuję się mówić, że wszystko jest powoli... Możliwe. Znaczy wszystko jest możliwe gdzieś tam, bo możesz sobie być kim chcesz, nie? I tak dalej. Tylko nie próbuj całego świata ale nagiąć kim do tego. Chcesz, a nie tak, czym tak, chcesz. Tak. Ale nie próbuj całego świata nagiąć do tego, że jesteś żelazkiem. No tak, tylko że ktoś jest niebinarny, bo nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna, to ale nie, to jest zupełnie inna kwestia. Ale ja mówię, no tak, ale są ludzie, którzy są. Ale zobacz, jak wygląda teraz sonda na przykład na jakiejkolwiek dużej stronie. Jestem kobietą, mężczyzną, jestem niebinarny, żadne z powyższych. Nie jestem mężczyzną, kobietą, jestem niebinarny, to żadne z powyższych. Wpisz, czym jesteś. Mój kumpel się zajmuje badaniami rynku w bardzo poważnej firmie. I ludzie wpisują, że się czują jako właśnie różne rzeczy, no. Albo różne rzeczy, albo różne zwierzęta, albo coś, że oni się uważają za jednorożca, no. No nie, no i tutaj to wiemy, że to jest, no może to jest zaburzenie psychiczne. Jeżeli gorzej, czujesz się kobieta. Jakąś rzeczą, to no, jest myślę, że to jest kwestia dogadania z psychologiem, wiesz, odkrycia swojej seksualności. To może jest gdzieś trudne. Tam seksualność, tak. Co trudne tematy gdzieś tam dalej. Ja nie jestem psychologiem ani seksuologiem, ja mam prawo czegoś nie rozumieć i mam prawo czegoś nie akceptować, bo to jest też część mojego, moich praw człowieka. No jasne. Ja akceptuję wszystkich ludzi i wszystkich kocham, naprawdę. Każdy ma plus 50 punktów na starcie, chyba że kogoś po prostu nie polubię, bo czuję od niego złą aurę. No. Czasami tak jest. Ktoś wchodzi do pomieszczenia i czujesz, że ci kradnie po prostu dobrą energię tak, i tak. Po prostu energię masz ochotę mu dać w ryja i żeby już więcej go nie widzieć, nie? Albo tak. Najlepiej nic mu... Will Smith coś o tym wie. Tak, tak, musiał dać wryja. No ale słuchaj, no bronił żonę gdzieś tam, z drugiej strony może miał słabszy miesiąc. Coś tam, wiesz, narosło. Nie znamy całych kulisów, tak samo jak Zinedine Zidane, który dokładnie. Kiedyś pociągnął z bani kurczę gościowi na boisko. Musiałem im się należeć. Coś, wiesz, łatwo nam się ocenia, kiedy tam nie jesteśmy. Dokładnie. Tak samo myślę, jeśli chodzi, wiesz, o tę sytuację. A propos sytuacji z pedofilami i tak dalej, to jest straszne, no. Nie wiem, czy tak mały człowiek jest w stanie się w jakikolwiek obronić przed inteligentnym dorosłym. To jest straszne. Powinno się zwiększyć środki przekazywane na ochronę. Na ochronę takich dzieciaków, czy wyszukiwanie po prostu takich osób, bo widziałem dokumenty Wegi, czy filmy różne, które pokazują, że ten problem jest po prostu ogromny i obrzydliwi ludzie krzywdzą dzieci, nie? Tak, ale to jest wszędzie się mówi o tym i każda ofiara molestowania seksualnego mówi o tym jako dorosła, że największym problemem był brak komunikacji z rodzicami. Tak, brak ale to rozwój. Był brak jakiejkolwiek komunikacji z rodzicami. I wiesz, i to jest problem. Pamiętam, jak byliśmy malutcy, to nas rodzice przed snem na przykład kołczowali z niektórych rzeczy. Mówili na przykład, nie podchodź na ulicy do obcych osób. Jest wiele, wiele osób, które porywają dzieci i pobierają narządy. Po prostu. I to w tych czasach też jest ten problem. Bo te dzieci są kradzione dla zysku, tak? Ludzie nie mają żadnych skrupułów, jeśli chodzi o kasę, nie? Na świecie. I jeżeli... W jakimś tam wywiadzie widziałem z taką osobą, która tak pozyskiwała po prostu pieniądze. Pytanie, czy pana nie przeraża to, że to są dzieci? A on mówi, ale to nie są moje dzieci. Nie interesuje to ludzi, że komuś się dzieje krzywda. Myślę, że tutaj powinniśmy się bardziej skupić na tym. Ale wiesz co, ja jeszcze parę lat temu miałem takie podejście, że też jakoś nie kumałem, szczerze powiem, nie, adopcji przez pary homoseksualne dzieci i bo nie wiedziałem, z czym to się je. Mówię, no dobra, ja brałem przykład z rodziców, nie? I oni też pewnie będą brali przykład z rodziców, czy wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, ten na starość trąci. Ale z drugiej strony, wiesz, tak mówię sobie, później spotkałem kilka par takich, które faktycznie były świetnymi parami. I tak mówię, kurde,
czy to dziecko ma siedzieć w domu dziecka, bo przez moje uprzedzenie albo coś, przecież to dziecko dużo więcej straci będąc w domu dziecka, niż może zyskać przy tych osobach. I tak sobie mówię, to nie mi to osądzać, to Bóg jest od sądzenia ludzi i gdzieś tam i tak dalej, a jeżeli mogą pomóc tym dzieciaczkom czy coś, no to kurde, no śmiało, niech pomagają, zwłaszcza jeżeli to są ludzie kurde ogarnięci, bo niestety, wiesz co, ja grałem karaoke przez 10 lat kiedyś w Warszawie i na mojej imprezy 80% facetów, które przychodziły, było homoseksualnymi facetami. Świetnie śpiewali, byli bardzo mili i tak dalej. I akurat szczerze ci powiem, że wtedy ten świat, w którym się oni obracali, to był świat, gdzie oni po prostu rżnęli się wszyscy ze wszystkimi i nie mieli żadnych planów na związki. Dlatego ja miałem takie zdanie, że, tak nie dałbym, się że nie dałbym im po prostu dzieciaka do podtrzymania za rękę, bo bym się po prostu brzydził na tej zasadzie. Bo oni po prostu, to był jedyny wielki swingers party. Natomiast później poznałem pary, które są dojrzałymi facetami, czy dojrzałymi kobietami, które mają poukładane w bani, mają fajne roboty, mają jakieś plany życiowe, są małżeństwami normalnie po ślubach. I kurde, czemu oni mają nie mieć dziecka? Wiesz, mówię, kurde, przecież to są normalni, fajni ludzie, otwarci, bo to tak jakby, wiesz, poznałem tych nastolatków homoseksualnych i dwudziestoparolatków i już sobie wyrobiłem zdanie. A potem poznałem tych ludzi innych. Tak, I wiesz, jak no, to nie całe zdanie... wszystkich do jednego to tak samo jak mówią, wiesz, no paru panów się wysadziło w samolocie i nagle generalizujemy wszystkich muzułmanów. A tak naprawdę oni nie są tacy, no. Wiesz, ja pamiętam, pierwszy raz wysiadłem w kraju muzułmańskim i wiesz, i rozmawiam z gościem na lotnisku, który mnie przepuszczał przez bramkę. I pamiętam, odwracam się wtedy do żony i mówię Justa, kurna, i przez takich, mówię, którzy robią krzywdę, kurna, świat generalizuje tych ludzi, a oni są zajebiści. Wiesz, są świetni. Czasami to wynika też z niewiedzy. Powinniśmy mieć dużo większą świadomość tego, jak coś wygląda. To, co powiedziałem tylko na początku tej całej rozmowy, to, że uważam, że przedszkole to jest trochę za wcześnie. Podstawówka już inaczej, tak? W podstawówce już dzieciaki mają inne rzeczy, ale myślę, że powinno się mówić, uczulać na wszystko. Nie powinno się tylko mówić o seksualności, ale też o wrażliwości drugiego człowieka. Bo na przykład to, jak bezwzględne były dzieciaki względem mnie na przykład w podstawówce, to było prawdziwe piekło. I nikt nie mógł mi w tym pomóc. Nikt. Uważam, że wśród wszystkich przedmiotów, które są, powinien być przedmiot, na którym są poruszane kwestie psychologiczne. Czyli powinni rozbudować etykę, podejrzewam, jakąś taką, wiesz, bo na etyce chyba się tego uczyło, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, bo ja nie miałem etyki, ja mam religię, akurat chodzi na religię. Nie, etyka nie. Mi chodzi o coś takiego, gdzie uczymy dzieci radzenia sobie z gniewem. Ja to miałem dopiero, słuchaj, w technikum samochodowym. W technikum samochodowym mogłem dodatkowo na zajęciach polekcyjnych skończyć kurs psychologiczny i kończyłem ten kurs psychologiczny właśnie a propos takich tematów. I żałowałem, że tego nie było w podstawówce. No. Bo na przykład dowiedziałem się bardzo wielu fajnych rzeczy, jak na przykład czym są prawa człowieka. Bo do tej pory nie wiedziałem, że mam prawo do tego, żeby mieć zły humor. Myślałem, że muszę się każdemu wytłumaczyć, dlaczego mam zły humor. Mhm. Nie, mam prawo do tego, to jest wpisane w prawa człowieka. Prawo do złego humoru. I tyle. Nie musisz być w dobrym nastroju cały czas. Po prostu też możesz mieć zły humor, ale to nie dlatego. Na przykład przyszedłbym tutaj z marsową miną i to nie byłaby wasza wina. Po prostu miałbym zły humor, tak? I w żaden sposób nie trzeba by było, wiesz, jakby... Tłumaczyć, tak, ani ja bym się na was też odgrywać. Nie wyżywam się na was za to. Dobra, zaczęliśmy gadać o tej seksualności, tak daleko poszliśmy. Nie wiem, na czym polega program i tak uciekło nie, to. Ale dobra, wróćmy też do twojego zawodu. Aha. Ja mam takie pytanie. Czy twoja żona, którą znam, jest piękną kobietą, super w ogóle, jesteś dużym szczęściarzem, powiem ci. A bardzo dziękuję. Czy ona nie jest zazdrosna, jak ty jeździsz w trasy na przykład? Bo dużo się słyszy o piosenkarzach, którzy nie wiadomo co robią z tymi fanami. Nie, no słuchaj, no gdzieś tam różne rzeczy się wiadomo dzieją wszędzie, no ale to nie można też generalizować, no bo wiesz, jeszcze żeby coś odwinął jej czy coś, no to by było inaczej, a gdzieś tam jak sobie... Ile jesteście po ślubie? Teraz mamy trzeci rok po ślubie, leci. No ale znamy się dziewiąty chyba rok, jakoś tak, ósmy albo dziewiąty, więc jakby, no wiadomo, ale to też nie ma co generalizować, bo gdzieś tam od, to, że jesteś na diecie, to nie znaczy, że nie możesz rzucić okiem na menu, to jest normalna sprawa. I no zawsze tak. To mówiłem. Tak ale samo... dużo kobiet ma z tym problem. Tak, nieważne gdzie pies nabiera apetytu, ważne, żeby jadł w domu, też się mówi. No,
to, że się żenisz z kimś, czy jesteś, to nie świadczy, nie znaczy, że ty przestajesz widzieć inne osoby. Bo te osoby dalej są. Są piękne kobiety i piękni mężczyźni. Mówiliśmy o tym przed programem, że wiele osób potrafi określić facetów heteroseksualnych i kobiet heteroseksualnych, że kobieta jest piękna, a facetów, że facet jest przystojny. Bo to widać na pierwszy rzut oka. No kurde, facet jest przystojny, gruby albo chudy, tak jak tak powiedziałem. No ja jestem gruby, tam się mi chudzi. Wiesz? On jest chudy, to jest na tej zasadzie. Jasne, że gdzieś tam pojawia się jakaś momentami zazdrość, ale ja się obracam w towarzystwie wielu pięknych kobiet, co nie znaczy, że cokolwiek się potem dzieje, bo te piękne kobiety to nie działają tak, że jak się obrócą, to od razu coś się dzieje, jest akcja, nie? No nie, no po prostu nie, no. Ale to by mogłoby zależeć od ciebie dużo. Co ty gadasz? Ja zawsze byłem pierdoła. To nawet nie ma opcji. Nie, ja się tutaj, wiesz... Ale jestem pierdoła, zobaczysz. Zawsze jak był ładny, ale byłem zawsze jak był ładny dziewczyny. Kłamiesz. Ale ja się peszyłem zawsze, wiesz, to jest na tej zasadzie. Musiałem być dobrze pijany, żeby... przepraszam powiedzieć na głos, żeby ten strach gdzieś zniknął, nie? Czy coś. Zawsze miałem taki dystans spowodowany, nie wiem, jakimś takim... Wiesz, no to musiałoby do czegoś prowadzić, musiałby mieć założenie jakieś, że chce coś zrobić, nie? Czy coś. Albo po prostu już nie myśleć, nie? Ale miałeś takie sytuacje na koncertach w trasie, że podchodziły fanki po koncercie i no, widziałeś, że wielokrotnie, jest do zrobienia. Wielokrotnie były takie sytuacje, że po prostu się wycofałem od razu, wiesz. Tak, że musisz... Ja na szczęście mam chłopaków w zespole, więc... Którzy są singlami. Dwóch z nich jest singlami i trzech nawet, okay. Także... też źle nie wyglądają do końca. Odrzucono fanka, mogą pocieszyć. Tak, oni sobie radzą z tym świetnie i wielokrotnie słuchałem takich tekstów w busie typu, że ktoś, że jakaś kogoś podrapała czy coś. I wiesz, i tak słucham tego. Antek, mówię, przez siebie. Tak. Musiałem to znosić. Ale wiesz, to chodzi o to, że jakiś taki wielki dystans, znaczy od razu musisz nastawić, że wiesz, odsuwać, wiesz, mam żonę, teraz jest i tak dalej, wiesz, jakiś taki inny klimat, nie? No, najgorszy tekst, który możesz usłyszeć, to, ale mi to nie przeszkadza. Albo każdy ma jakiś mankament, nie? A mówię, nie, mam żonę. No. Wiadomo, no, łatwo rozpierdzielić sobie życie i gdzieś tam to szkoda by było, nie? Z drugiej strony, nie? Ale to też chyba właśnie przez to, że tak się wychowałeś w takim domu i z takimi wartościami, potrafisz sobie z takimi sytuacjami radzić. To nie jest do końca tak, no bo nie zawsze sobie tak musiałem radzić z tymi sytuacjami. Ja nie zawsze byłem żonaty, nie zawsze byłem z moją piękną żoną. Nie zawsze byłeś pierdoła. Nie zawsze, nie no. Słuchaj, akurat moją wartością dodaną było to, że śpiewałem. Więc faktycznie, tak jak powiedziałaś, nie zawsze musiałem cokolwiek robić. One same przychodziły do mnie, koleżanki, i po prostu chciały, żebym nauczył je grać na gitarze. Wiesz. Aha, tak to się nazywało. Albo coś. I albo wiesz, na flecie. Albo nie, to. No, on to, nie gra na flecie. Ja nie gram, ale one mogą. Ale właśnie o to mi chodziło. Nie, no było to bardzo bujne życie. Takie wtedy jeszcze małoletnie. Towarzyskie. No, nastoletnie, potem dwudziestoparoletnie też, no. Więc tam, no. No. Działo się. No, działo się. Później no. Poznałeś Justynę i. A właśnie, jak ją poznałeś? Byłeś mocno nagrzany, napity taki, że nie podszedłeś, czy to była przyjaźń? Też chciała się nauczyć na gitarze. Nie, to były czasy, kiedy jeszcze grałem imprezy i przyszła na jedną z nich z koleżankami i powiedziała, zobaczyła mnie, jak śpiewałem i powiedziała, on będzie mój. Do koleżanek. Potem się dowiedziałem po latach. Dla jaj to zrobiła, no bo Justa była, pracowała w dużej firmie wtedy i w ogóle taka była raczej bizneswoman. Ja prowadziłem zupełnie inny tryb życia i to było parę lat przerwy między tymi wszystkimi sytuacjami. Spotkaliśmy się potem gdzieś, potem na jakichś urodzinach, potem gdzieś u kogoś, no i tak od słowa do słowa poprosiłem ją, żeby zmieniła status na Facebooku i tyle. No. No. Tak to się robi. No, znaczy, a skąd mam wiedzieć, jak to się robi? Kurde, tak wyszło. A z drugiej strony, wiesz, no, wiecie, to każdego człowieka gdzieś tam spotyka. No, wiadomo, że wybór jest ciężki między zostaniem jakby z jedną osobą na początku dla młodego człowieka, no bo młody człowiek hormony buzują i tak dalej. No to by latał, fruwał i po prostu
dzielił czarem cały pół świata, a później po prostu doceniasz inne gdzieś tam rzeczy. Wolisz sobie posiedzieć przed Netflixem niż latać do klubu, nie? To jest na tej zasadzie. Czy po prostu spędzić miło wieczór, czy pojechać w fajne miejsce, jakby... Czy iść do kina. Czy iść do kina po prostu najzwyczajniej w świecie. No bo inaczej się spędza czas, kiedy mamy lat 30, a inaczej, kiedy mamy 20. Ostatnio byłem u moich przyjaciół na urodzinach i to wyglądało tak, że cały alkohol, który był w domu, został wypity. Ja byłem w szoku, no bo u mnie jest tak, że po prostu idę do barku i biorę ten alkohol, na który mam ochotę, biorę sobie, nalewam tyle, ile do szklanki i odstawiam butelkę. Mm-hmm. Wystarczy mi jeden drink, żeby było spoko, nie? A zauważyłem, że faktycznie jak się miało 20 lat, to w lodówce był cały alkohol świata postawiany, wiesz, pamiętam u mnie w mieszkaniu wtedy i w przeciągu dwóch imprez mógł ten alkohol zniknąć, wiecie, bo po prostu chodziło o picie. Tutaj była zabawa po piciu, nie? A teraz bawimy się... Dopóki się nie popijemy. No tak, i każdy się rozchodzi do domu, nie? Patrzysz, już jest pusto w domu, a dopiero pierwsza. Ostatnio przecież jak się spotkaliśmy, to była taka sytuacja. No kiedyś, jakbyś miał 20 lat, w życiu byś nie powiedział, o kurczę, już jest o. Ale miałem nagrania, wiesz, to też jest moja robota. Ale myślę, że jak miałeś 20 lat, to też ci to nie przeszkadzało. Mogłem bagatelizować sobie wtedy, wiesz, niektóre rzeczy, ale teraz po prostu też znam siebie i znam swoją pracę, więc jeżeli następnego dnia muszę po prostu śpiewać, to jest tak, że nie mogę być zmęczony jakoś specjalnie i ten głos mi się budzi. To jest to doświadczenie. Tak, doświadczenie, które nabywamy gdzieś tam dalej. Więc wiesz, wiecie, gdzieś tam jest czas na melanż, tak, jak jesteś młodym człowiekiem, a później się dorasta, no, niektórzy z tego nie wyrastają. No i później nagle patrzysz, że ta nasza klasa jest coraz mniejsza, tak? Z ludzi, których znałeś, coraz mniej żyje po prostu, bo poniósł ich ten melanż dalej, albo to szaleństwo i gdzieś tam... Patrzysz na zdjęcia na przykład po latach. A tutaj jedna koleżanka gdzieś tam, kurna, z jakimiś hipsterami w dżungli, tutaj ten, wiesz, mówisz, ja pierniczę, ja już teraz myślę o tym, jak zamknąć hipotekę i tam parę innych rzeczy, w to zainwestować na przyszłość i dziecko, jakieś tam właśnie, jakie rzeczy. Plany na najbliższe? To bardzo dużo, bo teraz szykujemy album razem z Robertem Sadowskim, dodatkowo szykuję swój album, gdzie ja jestem producentem. Dalej w międzyczasie robimy projekt też muzyczny do filmu Netflixa. Też tam akurat piszę muzykę. No i w międzyczasie cała masa różnych rzeczy, która wpada. Więc od programów do nagrywek, przez do tych nagrywek teledyski, dodatkowo jeszcze jakieś prywatne rzeczy dochodzą. Sesje nas czekają. Tak, sesje nas czekają jeszcze, bo sobie obiecywaliśmy już, tylko nie ma kiedy. Ja sobie cały czas mówię, jak schudnę, to zrobimy tą sesję. Ja się nie doczekam. Spadaj. Spadaj. Przyjdzie wojna, gruby schudnie, chudy zdechnie. Moja babcia tak mówiła. Będziesz miał przerąbane. Nie, lepiej, że żadnej wojny już nie. Oczywiście, nie, tak, nie tak, tak, tak. Nie, broń cię, Panie Boże. No, oby. Już dość. Oby wojny nie było nigdy. Nigdzie. No właśnie, ale wspomniałeś o jedzeniu. Mhm. Bo ja Maryce wspominałem, że wasza w ogóle rodzina jest bardzo kulinarna. Opowiedz jeszcze o tym kawałek. Tak, akurat mój... Nagrywasz jakieś odcinki kulinarne. Tak, tak. Teraz walczę. Dodatkowo taki projekt robię z Mateuszem Siewodą, moim kolegą, gdzie gotuję. Bo to jest jedna z moich głównych pasji, gotowanie. Bardzo lubię to robić i nie o dziwo wychodzi. I o dziwo wychodzi. Często przyjaciele i znajomi jedzą u nas i dobrze się z tym czują. To prawda. Tak. Przyznaję. Staramy się jak najczęściej gotować i codziennie coś powstaje. Wczoraj robiłem ośmiornicę akurat. I słuchajcie, i powiem wam tak, a propos, bo wiele ludzi mówi, że ośmiornica, o Boże, takie inteligentne stworzenie. Ja rozumiem, że są inteligentne. I ale tak są dalej. Też bardzo smaczne. Są też bardzo smaczne. Ale musaka lepsza była. Tak, ale pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy. Dorosła ośmiornica rośnie 2 lata do tego głównego momentu, kiedy możemy ją zjeść. A krowa? I ile zużywa krowa wody i gasów i tak dalej. No, gdybyśmy się przerzucili na ośmiornicę, gdyby zaczęli je hodować normalnie, to białko byłoby zdrowsze
i świat byłby mnie zanieczyszczony. Także to jest jednak, też trzeba myśleć o wielu, wielu aspektach, nie tylko o takim, więc ja się, nie spotkałam z tym, żeby ktoś mówił, że to jest jakiś, nie wiem, mniej humanitarne. A jest, słuchaj, w ogóle, bo powstał film na Netflixa, Czego nauczyła mnie śmiornica, tak, gdzie ona się tam uczy i tak piękne, dalej. Ale możesz się nauczyć mnóstwo rzeczy od różnych zwierząt. Ale kurę możesz nauczyć wielu rzeczy też. To też jest normalne, no tak, wiesz, no tylko, że... Papugę też. No tak, ale jak robiłem ośmiornicę na przykład Dzień Dobry TVN, no to Marcin Prokop na przykład powiedział, że nie zje, bo to jest zbyt inteligentne stworzenie. Naprawdę? Tak. Okay. I wiesz, bardzo go lubię i szanuję ten wybór. A kalmaryje? No nie wiem, jak tam z kalmarami. Nie wiem. Ale ja akurat uwielbiam owoce morza i rybki. Teraz właśnie ten cały cykl kulinarny ma na celu jakby pokazanie, jak prosto można gotować i jak wiele można rzeczy zrobić fajnie w domu. Tylko ja też rozkładam rzeczy na czynniki pierwsze, czyli na przykład jak w pierwszym odcinku teraz, w jednym z pierwszych odcinków robiłem spaghetti bolognese, no to oczywiście pokazałem też, jak zrobić makaron do tego spaghetti bolognese, no bo to jest dosyć istotne, bo kiedy zrobisz makaron sam i zrobisz sos sam, no to wszystko po połączeniu będzie... No ja właśnie na ten makaron czekam. Będzie genialne, a nie takie, wiecie, tam pito. Jadłeś musakę ostatnio. Tak, bez makaronu. No ale w musace nie ma makaronu. Wiecie, za to jest mięso mielone, bakłażan i sos beszamelowy. Ostatnio... I ser. Tylko parmezan. Ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz zrobiłam carbonarę, taką prawdziwą. Czyli bez śmietany, tak? Tak, ale dopiero zdałam sobie sprawę, że żółtko łączymy z tym parmezanem, robiąc z tego taką pastę, dodajemy na sam koniec. No i że tutaj jest kwestia tego, jaki powinien być ten boczek, że to nie jednak taki boczek ze sklepu wędzony, zwykły, najzwyklejszy, to jest zupełnie co innego niż pancetta. No zdecydowanie. Ale no. Ciężej dostać pancetę w Polsce. No wiesz, każdy włoski sklep, a teraz na przykład w większych miastach to takich sklepów... Kiedyś tego jest. Nie mieliśmy. Nie mieliśmy, ale teraz już wiem, czym się różni, tak? Czym się różni, że na przykład nie dodajesz całego jajka, tylko żółtko, a prawda. Zazwyczaj wszyscy kiedyś robili tą carbonarę, wlewając z białkiem, to białko też... Śmietany, dawaj śmietany! Tak, o Boże! Tak. Mam mija, zabiję cię, człowieku, zostaw, to śmietana. Tak samo jak, kurde, pizza z ananasem. Dla Włochów, nie? Kurde, od razu. No. Albo z keczupem. Tak. Boże. Tak. To jest tak, bardzo dobry, masz keczup? Tak. Ale się śmieje, bo on to by zrobił. Zrobiłbyś to? Jadłeś pizzę włoską z keczupem? Ja się oduczyłem. Albo z sosem czosnkowym. W ogóle z sosami nie jem. Mój sąsiad jest sosem. Bo nas nauczyła tego pizza, dobra pizza i takie Domino's i tak dalej, to wtedy tak było, że... Ale jak jest dobra pizza z dobrym serem, to sosów nie trzeba, uważam. W ogóle. Znaczy ja uważam, że w ogóle nie trzeba sosów do pizzy. Ale niektórzy Włosi oliwę dają. Ja dodaję oliwę. Ale dla mnie ona i tak już jest tłusta przez ser. Tak, ale oliwa jest zupełnie innym nośnikiem smaku. Oliwa wyeksponuje ci wszystkie smaki, które ta pizza ma w sobie. To nie jest ten sam tłuszcz, który ma w sobie ser. No okej, okay. Ale chodzi mi o to, bo że jak jest dobra pizza, to nawet tej oliwy nie zwierzęcym, trzeba. Tak? A tłuszcz jest roślinnym. I oliwa dobra też ma swój smak, swoją fakturę. Ona potrafi być lekko ostra, lekko gorzka. Tak, i taka jest najlepsza. Ale w niektórych włoskich pizzeriach już i tak jest mocno też oliwa dodana do tej pizzy, więc nie trzeba w ogóle nic. Nie, no, ciasto na pizzę jest bardzo proste. No przecież bierzesz kilogram mąki, 16 gram, od 8 do 16 gram drożdży, do tego dodajesz 300 ml oliwy. Może 400, to zależy od tego, ile robisz, i pół litra wody. I to jest komplet. Łyżkę soli, łyżkę cukru. Koniec. Lubisz robić pizzę? Lubię robić pizzę. Też lubię robić pizzę, bo często mam pizzę daj z moimi sąsiadami. Zapraszamy się nawzajem. Ja sprzedałem przepis moim sąsiadom. Muszę przyjać. I po prostu, wiecie, to wygląda tak, że na pizza daj, no to każdy mówi, z czym chce pizzę, i po prostu te pizze wyjeżdżają co chwila z piekarnika, bo to się 10 minut robi. No tak. Więc... To jest najfajniejsze. Myślę, że dlatego gdzieś tam gotuję, bo lubię patrzeć, jak ludzie jedzą. Lubię, jak im smakuje. Ja wiem, o czym mówisz. To nie jest jakby próżność, ale lubię wiedzieć, że im smakuje, bo ja to umiem. Wiecie, co chodzi. A podajesz śniadanie do łóżka, że nie? Kawę do łóżka, tak? Śniadanie do łóżka. Śniadanie lepsze do łóżka to by moja żona zrobiła, mimo że nie jemy w łóżku, nie robimy takich jemy raczej... Nakruszyć i później spać na nakruszonym? Tak. Dokładnie, jesteśmy już wygodni starsi. Ale wiecie, taki żarcik wam powiem, jak ja kiedyś, jak ja
poznaliśmy się z moim mężem, później jakiś tam czas się znaliśmy, zanim oczywiście chciałam mu podać to śniadanie do łóżka, ale pierwszy raz jak to zrobiłam, to on się tak ucieszył strasznie, mówi: Boże, kochana jesteś. Ale wiesz co, ja apetyt zaczynam mieć dopiero tak z 2 godziny po tym, jak wstanę. Albo to trochę mogę dłużej. Mogę to zjeść za 2 godziny. No. I tak wiesz, to sobie zdałam sprawę, że ja mam tak, że jak otworzę oczy, to jeść, jeść, jeść. Od razu idę do lodówki i wcinam. Pewnie robisz długą przerwę przed snem. Nie, nie robię. Po prostu wstaję o 12. Nie. Ja po prostu jestem cały czas prawie że głodna, ale mój mąż, co dopiero po 2 godzinach rusza mu się żołądek, więc... Ja też, tak się też zazwyczaj mnie. Albo muszę zrobić trening i wtedy, albo... No to zależy, o której wstaniemy. No tak, bo ja wiem, że ja wyglądam na takiego większego gościa, ale też mam po prostu taką gospodarkę hormonalną. Ja ćwiczę 5 dni w tygodniu, po 2 godziny prawie, także to nie jest na takiej zasadzie, że ja sobie bagatelizuję. I to głównie cardio, czyli jest bieganie, stepper, wszystko i tak dalej, więc ja po prostu jestem duży, mam taką genetykę, no i to gdzieś tam zostaje. Ale siły też mam bardzo dużo po prostu dzięki temu, że gdzieś tam ćwiczę. To nie jest tylko kwestia tego, że gotuję i tak dalej, bo przecież jak gotujesz, to się odżywiasz po prostu dobrze, no, na dobrych składnikach, dobrych półproduktach tworzysz fajną potrawę i tam nie ma ulepszaczy smaku czy czegoś, więc właśnie to jest zupełnie gdzieś tam, ale to wraca do ciebie, też powiem wam, po latach, bo miałem taką długą przerwę w badaniu się, co powinienem robić co roku, w badaniu się takim normalnym, wiecie, laboratoryjnym i tak dalej, żeby sprawdzać, jak tam płuca, jak tam krew i tak dalej, no ale koleżanka ostatnio trafiła do szpitala, więc mówię: dobra, też pójdę się przebadam, bo w takim poważnym stanie, a nic nie było po niej widać w ogóle, więc mówię: dobra, pójdę się przebadam, bo kurde, może mi coś jest, ja też w sumie lubię sobie wypić drinka i tak dalej. I słuchajcie, i przez to, że się odżywiam w ten sposób, jak się odżywiam, po 5 czy 6 latach bez badań okazuje się, że wszystko mam w normie i wszystko jest doskonale. Płuca ładne, krew świetna, cholesterol na dobrym poziomie, a nie powiem, żebym głodował czy jakoś specjalnie się oszczędzał. Po prostu jem dobre produkty i myślę, że na tym też trzeba się skupić gdzieś tam, jeżeli planujemy długie życie, to warto, myślę, na to zwrócić uwagę. Tak jak dobre zdjęcie, tak? Dokładnie. Powoli... A nie tam sieczka z telefonu. Choć z telefonem też w niektórych sytuacjach można zrobić dobre zdjęcie, tak, więc nie mogę tutaj powiedzieć, że nie. Powoli będziemy się zbliżać do końca, ale mam dla ciebie pytanie. I trudne. Prawie o muzyce nie gadaliśmy, nie? mam pytanie. Dobry obiad czy dobry seks? Musisz wybrać. Dobry seks. A jednak. Ale dobry seks na głodnego to A powiem ci, że jak jest dobry seks, to nie myślisz, czy głodny jesteś. To prawda. To jest prawda. No, zatem... jest taki dowcip, jak siedzi sobie dwóch starszych panów na wsi, właśnie, wiecie, jeszcze takie lata 80. koniec i klepisko, kury sobie dziobią i wypada kogut z kurnika. I ciach, jedną kurę bzyknął, drugą bzyknął, trzecią bzyknął, wskoczył na czwartą i o gniecie. I te chłopaki, chłopy na siebie patrzą, jak gospodyni wychodzi z domu i cip, i rzuca im ziarno. I ten zbiega z tej kury w jednej sekundzie i biegnie dziobać to ziarno. Dziobie. I tych dwóch gości tak na siebie patrzy, tych pijaczków. Tak, patrz, Kaziu, nas to chyba nigdy taki głód nie dopadł. No bo wiadomo. No tak. Więc jeżeli mamy, wiadomo, że przyjemności duchowe, a seks jest, dobry seks z połączeniem uczty ciała i ducha, no to są na dużo wyższym, są nadrzędne nad po prostu zjedzeniem po prostu, no, nawet najlepszego carpaccio czy steka, no umówmy się. Co też jest bardzo przyjemne. Oczywiście, najlepiej po prostu połączyć, zrobić dobrą kolację ze śniadaniem. Tak. Do łóżka, jak mówiłaś. Do łóżka. Wtedy rano będzie potrzebne. Tak. No dobrze. Marika? Co? Nie ma pytań, przecież nie będzie takiego gościa, jak ja już nie chcę pytać o nic. Jakiego? No zajebistego. Nie, chciała jeszcze o te zabawki zapytać, ale już... Jakie zabawki? Seksualne? Tak. Nie. To są goście, których o to pytam i są goście, których nie pytam. Co? Lubisz gadżety erotyczne w łóżku, czy stronisz? No, jak już chcesz tak bardzo, bardzo... Nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu. Czyli słuchaj, nie uznajesz, że wibrator łóżka, to jest... Że nie uznajesz, że wibrator to jest konkurencja dla członka? Nie, czasami można go użyć jednocześnie.
Ale ty nie musisz tego robić tylko znaczy sobie, tylko komuś, no. Słuchaj, nie widziałeś jego łóżka, jego sypialnia, widziałem. Tam nie mów w ten sposób, bo pomyślał, że widziałeś za dużo. Nie, ja nie. Po prostu powiem, że tam atrakcji nie brakuje i tak bym to zakończył. No to świetnie. Grubo. Cieszę się. Zaraz wyjdę do zboczeńca. Okej, okay, jestem zboczeńcem. Wszyscy jesteśmy trochę, trzeba dobry się do tego przyznać. Dobry zboczeniec nie jest zły. Dokładnie. Krzywda się nikomu nie dzieje. A ciągnięcie za włosy to normalna sytuacja. No oczywiście. Tak. Tylko trzeba mieć zawsze słowo bezpieczeństwa. Na przykład, o kurwa, nie tak mocno. Naszym gościem Antek Smykiewicz. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.